Oto zdjęcia z mroczną historią, które musisz zobaczyć. W kącie mieszkania Jeffreya Damera stała 200-litrowa beczka z kwasem. To w niej rozpuszczał swoje ofiary. W sierpniu 75 roku policjanci zatrzymali do kontroli drogowej pewien pojazd. W bagażniku znaleziono kominiarkę, śrubokręt, sznur, rękawiczki, worki na śmieci, czyli wszystko, czego potrzebuje seryjny sprawca do dokonania kolejnego ataku. Auto należało do Teda Bandiego. Ogródek sprawcy z Green River okazał się jednym wielkim cmentarzem. Policja przeszukiwała każdy centymetr terenu, aby znaleźć szczątki ofiar.